Witam Państwa. Dzisiejszy film będzie jednym z ostatnich filmów, ponieważ parę dni temu doszedłem do wniosku, że praktycznie wszystko zostało powiedziane, a wszystkie odczucia, które są po prostu związane z tym, co się dzieje przed pałacem, w okolicach pałacu, w postrzeganiu poza zmysłowym, można zrobić film w nieskończoność. To nie ma znaczenia, ponieważ to jest tylko elementem budującym dla tych, którzy korzystają z tego i biorą udział o tej 7.30, o tej 21.00. O, w ten sposób. Tutaj chcę Państwu powiedzieć, że gdyby w przeszłości było coś ciekawego do przekazania Państwu, to nie ma sprawy, to nagram kolejny jakiś tam krótki film stricte informacyjny, bo ten film tak naprawdę jest filmem stricte informacyjnym i oczywiście trochę się cofnę do tyłu. Obiecałem Państwu, że coś powiem o Chrystusie, ale ze względu, znaczy to są moje jakby własne wnioski i ja bym chciał jakby przekierować wszystkich, którzy zajmują się akurat tematem Chrystusa, wierzą w Chrystusa i tak dalej, przekierować na jeden taki szczegół, żeby po prostu nie kłócić się specjalnie o tego Chrystusa, czy on tam w niebocentryzmie miał miejsce, czy on nie ma miejsca. Piszecie różne komentarze, dziękuję za ten wasz odzew. Chcę po prostu powiedzieć tak, jedną rzecz. Jeżeli urodził się na Krymie, a chodził na Bosforze. A dlaczego chodził na Bosforze? Bo to było tak zwane ciśnienie Bosfor. Tam przecinały się linie wschodu i zachodu. Karawany z Europy, karawany z Azji, które szły do Europy, to przechodziły przez ciśnienie Bosfor. Dlatego tam chodził i tam nauczył. No i właśnie, wielka tajemnica, czego on nauczył. Dlatego te wszystkie wnioski, to co Państwu tutaj chcę tak krótko powiedzieć, one wynikają z poprzednich filmów, a dokładnie o kwestii Świętego Graala. Praktycznie tego Świętego Graala, tą siatkę energetyczną, starał się ludziom wytłumaczyć, żeby ich do tej siatki podpiąć. On dokładnie tak. I to jest praktycznie wszystko. Natomiast wszystkie jego dane, to co mamy dzisiaj w tak zwanym Nowym Testamencie, na tym nie można się opierać, ani brać zapewnień, że tak jest. Jakieś tam fragmenty mogą być cechy prawdopodobieństwa. A więc jeżeli urodził się na Krymie i chodził na Bosforze, a więc siłą rzeczy nie mógł chodzić w Palestynie. A więc cała ta Ziemia Święta, tak zwana w Izraelu, to jest lipa. I bardzo silnie się starano zakłamać tak historię i tak dalej, żeby i sfałszowano wszystkie dowody praktycznie pisane, które dotyczyły Chrystusa. Także zniszczono, żeby już nikt w przyszłości nie wiedział, co on tak naprawdę robi. No, w ten sposób. Także siłą rzeczy on też nie mógł być oczywiście Żydem, bo był Słowianinem. To było takie jak my. A więc odpada. Jeżeli chcecie się z kimś tam wykłócać, to wybijcie sobie to z głowy. Ja Państwu to zalinkuję, pewne dane, właśnie, które już praktycznie mówiłem, dlaczego, gdzie są dowody, gdzie on tak naprawdę chodził i tak dalej. Te wszystkie dowody to już mówiłem 2 lata temu. I praktycznie one są jakby tutaj podstawą do dyskusji. Jeżeli takie są dowody, że on urodził się na Krymie i chodził na Bosforze, na Krymie pielgrzymowali do jego grobu, czy nie tyle do jego grobu, do jego miejsca narodzin, carowie, i trzeba było zniszczyć gigantyczne państwo, wymordować carów, po to, żeby to miejsce poszło zapomnienie, a więc siłą rzeczy tu jest argument taki, że on tam rzeczywiście się urodził, a pracował, działał na Krymie, a czy działał na Bosforze. I to Państwo, co już znacie, a więc jeszcze raz zalinkuję Państwu łącznie z moim blogiem, on jest tam pod tym filmem, tam jest masę komentarzy, można sobie to wszystko samemu posprawdzać i to nawet jeżeli ktoś jest taki
mocno religijny przyspawany do Nowego Testamentu, to nie ma sprawy. To proszę to zrobić sobie, posprawdzać, analizować. Tam jest full materiału dowodowego. I w ten sposób. Natomiast w tej chwili nie można powiedzieć nic, powiedzmy, autorytatywnie, dowodowo, kim on tak naprawdę był, kim on po prostu, może to są tylko moje przemyślenia. No i to na tym się po prostu jakby w przemyśleniach można zakończyć kwestię Chrystusa. O, w ten sposób. Natomiast dzisiaj jest wiele kontrowersji na jego temat. Nawet bym tutaj pociągnął wnioski. Jedni, Watykan modli się do syna Lucyfera, czyli do Chrystusa, tak jakieś tam filmy są na YouTubie. Jedni tam no, wyzywają, że to on tam był tego, że to jest diabeł, że to jest to i tak dalej. Słuchajcie, no całe spory jest, powiedzmy, jedni w ogóle są areligijni, drudzy są mocno religijni, się denerwują, no i takie różne rzeczy. No, a więc to tyle byłoby na tyle. Jeszcze tutaj Viola ma do powiedzenia coś, także zapraszam. Witam Państwa. Ja bym chciała Państwu powiedzieć, żebyście nie czekali na Chrystusa, bo On nie przyjdzie Was zbawić, tak jak Wam napisano w Nowym Testamencie. To jest jakaś socjotechnika, to jest zmyłka. Posłuchajcie Państwo, całe życie nas uczono przez wieki, żebyśmy się oglądali, a to na władców, a to na Kościół, właśnie na Chrystusa, który przyjdzie w którymś momencie i nas zbawi. Patrzcie na działanie rządów różnych państw. Oni narozrabiają, działają na zasadzie dziel i rządź. Narozrabiają, wywołają sztuczny problem i każą nam się oglądać na rząd, żeby nas z tych opresji uratował. I z tym Kościelnym Chrystusem to jest taka sama zmyłka. My mamy nie robić nic, tylko czekać, aż ktoś nas zbawi, tak jak w tym przypadku Chrystus, czy na przykład, że nas rząd uratuje od złych tam konfliktów i tak dalej, a tymczasem wiadomo, z czym to się wiąże, że kontrola nad człowiekiem się coraz bardziej zacieśnia i zacieśnia. No. Więc proszę, nie czekajcie, aż was ktoś zbawi i wybawi z opresji, tylko działajcie. Tak, działajcie. Ja na przykład powiem taką ciekawostkę, że tutaj niektórzy z moich znajomych, jak skaczą wibracje do rzędu 140, to po prostu odczuwają bardzo silne mrowienie na całym ciele. Więc tutaj ojciec działa, ten, który mieszka w kuli, przez niektórych to wręcz znienawidzony. Nawet się niektórzy dopytują tego, no. No dobra, załóżmy, że ten pałac istnieje. Nie, słuchajcie, od razu odpowiem na taki komentarz. Słuchajcie, nie to, że zakładamy, my wcale nie zakładamy. To zostało udowodnione, robiłem to 2 lata. Także Państwo możecie wszystko sprawdzić na Królewskiej Telewizji, na tym kanale. I praktycznie ja bym już skończył. Gdyby było naprawdę coś bardzo ważnego, takiego bieżącego do przedstawienia, no to zrobię film. Na razie to po prostu śledźcie te wszystkie strony, które Państwu dam i zalinkuję. To by było tyle. Jak to się mówi? Najciekawsze jest przed nami. A więc nie ma innej opcji. Także dziękuję. Na razie.